Ogrodnica, Dziewica, Bogiem Sławiona Maryja i tak dalej. Słowa, które jak najbardziej godnie odnoszą się do polskich wielkich królów, do ich majestatu, do ich ideałów, do miłości do ojczyzny i dzieła, które uczynili pod opieką Matki Bożej. Hymn Bogu Rodzica funkcjonował już w XIV wieku i jako pieśń rycerska znajduje ten właśnie hymn jako najbardziej godny króla Władysława Łokietka, wielkiego, choć niedużego wzrostem. Panowanie króla Łokietka jest nie tak może długie, jeżeli patrzymy na okres średniowiecza. 13 lat, ale Polska rzeczywiście przestała być podzielona na dzielnice i dzięki na pewno również królowej Jadwidze król Łokietek mógł wykonać wielkie, wielkie dzieło. Muzyka, którą prezentujemy dzisiaj, zespół muzyki średniowiecza i renesansu Katedry Muzyki Dawnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w gronie studentów pod moim kierunkiem przywodzi brzmienie średniowiecza, muzyki, która zadziwiająco w podobny sposób rozwija się w różnych rejonach Europy. Nie było internetu. Podróże z jednego państwa do drugiego mogły trwać długimi dniami lub i tygodniami. Tymczasem dzięki pewnym regułom muzyki kościelnej muzyka rozwijała się na dworach, w kaplicach, sławiła świętych, no i Matkę Bożą, bo przede wszystkim, ponieważ w tym czasie budowano sanktuaria i taką muzykę dzisiaj chcemy też pokazać. Muzykę pielgrzymów do Montserrat w Hiszpanii. Jest to czerwona księga, tak zwana dzięki czerwonej okładce. Pochodzi z XIV wieku i są to pieśni ze zbioru właśnie Libre Vermel, czyli z czerwonej księgi, sławiące Matkę Bożą. Drogi wiodą do Montserrat. Klasztor benedyktyński, wybudowany w IX wieku, też posiadający wspaniałe zabytki muzyczne, zabytki dzieła sztuki i malarstwa. Też klasztor o bardzo długiej, skomplikowanej historii. Wiemy, że Hiszpania i wojna domowa spowodowała duże kłopoty, jeżeli chodzi o zachowanie dzieł sztuki, o kulturę, ale przetrwała. I z Czerwonej Księgi, cykl pieśni, gramy dla Państwa dzisiaj na instrumentach, które dzięki takim księgom jak Cantigas de Santa Maria jest wydana, czyli pieśni Alfonsa Mądrego, wspaniałego króla.
Cantigas de Santa Maria, napisane jako pieśni religijne czczące Matkę Najświętszą, króla Alfonsa Mądrego del Sabio, urodzonego w Toledo w 1221 roku i żyjącego do 1284 roku. Zmarł w Sewilli, wielkiego mecenasa sztuki i nauki, autora opisu gry w szachy. Ten manuskrypt znajduje się w Escorialu, manuskrypt z 1283 roku. Do tego król Alfons Mądry był kontynuatorem właściwie szkoły, mecenasem, kontynuatorem szkoły tłumaczy, która działała w Hiszpanii od 1135 roku do końca życia właśnie Alfonsa Mądrego. Ale dla nas, muzyków, te informacje są ubogacające interpretację muzyki, którą zostawił. Około, jedni mówią 420, inni 450, na pewno ponad 400 kantig, Cantigas de Santa Maria. Nie śpiewamy, nie wykonujemy jako zespół tych kantig dzisiaj, ponieważ to wymaga troszeczkę innego jeszcze instrumentarium, żeby pełne bogactwo przekazać. A poza tym chciałabym pokazać cykl pieśni, które tworzą jakąś całość. Dlatego jako zespół wykonujemy Libre Vermel, fragment, kilka pieśni Libre Vermel. Warto wiedzieć, że średniowiecze, które kojarzy nam się no, w takiej potocznej mowie, z jakąś zaprzeszłą jakimś czasem, gdzie nikt nic nie wiedział, ciemne średniowiecze, niektórzy mówią, a tymczasem średniowiecze to jest kolebka nauki, eksplozja sztuki i mimo tak rozprzestrzenionej Europy i świata, jednak kontakt poprzez sztukę, poprzez pieśni, poprzez modlitwy, poprzez odwiedzanie sanktuariów właśnie takich jak Montserrat i będący po drodze do Santiago de Compostela, jednego z najsłynniejszych miejsc kultu maryjnego. I muzyka, która krąży po tych sanktuariach nie tylko przez jedno stulecie. Do dzisiaj ludzie pielgrzymują do tych miejsc i ta muzyka jest najbardziej odpowiednią do wyrażania wspaniałego, no, do wyrażania czci Matce Bożej i oddania Jezusowi w Trójcy Jedynemu. Bardzo ważnym też wkładem, można powiedzieć, w rozwój sztuki w średniowieczu, właśnie w tym czasie króla Łokietka, są trubadurzy, truwerzy, minnesingerzy. Trubadurzy, którzy piszą i śpiewają, tworzą poezję w języku prowansalskim i truwerzy kontynuujący jakby tradycję, przepraszam za słowo jakby, ale rzeczywiście nie ma tu pewnej dosłowności i kontynuują i mają swój sposób wyrażania uczuć w pieśniach i w poezji w języku francuskim. Minnesingerzy, którzy pochodzą z kręgów niemieckich i wśród nich można wymienić właśnie Wisława Zrugi, którego tutaj zaprezentowałam, prezentuję dwie pieśni, nie jako zespół, tylko właśnie o ziemi i o jesieni. Oto tekst pieśni Der Erde, fragment tego tekstu. Pola już nie są nagie,
a kwiaty wszędzie kwitną. Idziemy do nich dołączyć śpiesznie i radośnie. Na każdym krzaku i drzewie wolnym od lodu głośno śpiewają ptaki. One są panami ziemi i nieba. Lasy już nie są chłodne. Radość z maja porusza nas. Zimno. Zimno ustąpiło. Przyszło lato. Właśnie w pieśniach Minnesingeru, w pieśniach, które napisał Wisław II, Wisław III, oczywiście z rodziny królewskiej, słyszymy, widzimy i odbieramy poprzez muzykę i tekst odpowiedni radość z przychodzącej ciepłej, zielonej pory lata, ale również odbieramy radość ze zbiorów jesiennych. Oto ta druga pieśń, Der Herbst. O, ludzie, zboża przynoszą obfite plony, aby zaspokoić wasze pragnienia. Przed nami leżą bogate dary, które nas karmią i poją. Piwo, miód, złociste wino, bydło, gęsi, tłuste świnie, stadko piskliwych kurcząt. Te rozkosze są nasze, o ludzie. Dzięki temu możemy wieść wesołe życie dla Boga. Wisław II, der Erde. Wisław II, der Herbst. Także te teksty, mimo że cieszymy się, że Pan Bóg nam życie dał, ale my tego życia zażywamy. Są i właśnie takie pieśni pełne czasem i rubasznych tekstów i przekazów i instrumenty poprzez realizację zapisanych melodii, ale też improwizacje bardzo często zawierające onomatopeje. Przybliżają słuchaczowi
tekst i jego znaczenie. Jeśli chodzi o Libre Vermeil, teksty maryjne prezentowane w tej czerwonej księdze są absolutnie nabożne i mimo też eksplozji radości czasem, ja widzę tutaj potrzebę, myślę, że nie tylko ja, ale ktoś szukający głębi przekazu, każdy. I tak szukamy tej głębi przekazu ze studentami, z członkami zespołu. Szukamy i refleksji, i radości, która nie jest radością bezmyślną, hulanką, ale za wszystko, co mamy dobrego, dziękujemy. Dziękujemy Bogu i dziękujemy Matce Bożej za jej opiekę. Te pieśni są też pewnego rodzaju przestrogami. Pieśń, którą rozpoczynamy naszą prezentację średniowiecza, to jest pieśń właśnie z czerwonej księgi Libre Vermeil, Splendens i Laudemus. Laudemus, czyli cały tekst, chwalmy dziewicę, bo jest matką, a jej synem jest Jezus. Opłakujmy żarliwie nasze grzechy, pokładając wspólną nadzieję w Jezusie. To piękne tłumaczenie mamy dzięki Dorocie Kozińskiej, z którą z zespołem Ars Nova i Studio 600 nagrywaliśmy El Libre Vermeil. To jest repertuar, nagraliśmy El Libre Vermeil. To jest repertuar znany i bardzo ceniony na całym świecie. I Jordi Savall, i wszystkie zespoły muzyki średniowiecznej sięgają po ten repertuar. Także my ze studentami Katedry Muzyki Dawnej też podążamy tą drogą. To jest ta właśnie pieśń, która w kanonie idziemy jak konduktus, podąża pielgrzymka do Montserrat i śpiewamy. Śpiewajmy, chwalmy dziewicę, bo jest matką. Laudemus. W innych pieśniach mamy teksty równie nabożne i pełne dostojeństwa. Mamy do czynienia na przykład w pieśni Mariam Matrem, Mario Dziewico, Marię Dziewicę Matkę wysławiajcie, Jezusa Chrystusa wysławiajcie zgodnie. Matko, ostoją naszego pokolenia, ochroń nas. Jezu, bezpieczne schronienie, wysłuchaj nas. Jesteś dla nas jedyną opoką, ucieczką od zła tego świata prawdziwą. To ta zamyślona pieśń, gdzie sopran wręcz misteryjnie wyśpiewuje, a właściwie wymawia muzyką ten tekst. To ta misteryjna pieśń. I pieśń po improwizacji na Rebeku, co jest typowe dla tamtej i każdej epoki. Już w tej chwili improwizacja staje się znowu czymś normalnym, prawda? Ave Maria, czyli śpiewajmy wszyscy, zdrowaś Mario. Kiedy dziewica była sama, przybył anioł. Imię jego było Gabriel. Zesłany był z niebios. Miał promienne oblicze i rzekł: zdrowaś Maryja, Ave Maria, tak? To jest właśnie
wyśpiewane Ave Maria i cała scena zwiastowania. To jedynie kilka przykładów z El Libre Vermel. Nie nagraliśmy dla Państwa tym razem jeszcze tańca śmierci, która to śmierć wcale nie była tak postrzegana jak dzisiaj. Kiedy popatrzymy na obrazy Boscha, też możemy znaleźć pewne ciekawe sceny. Posłuchajmy, jak w tekście oddaje ten nie lęk, ale tę świadomość autor. Ku śmierci śpieszymy, poniechajmy grzechów. Napiszmy o pogardzie świata, aby nasze pokolenie nie obróciło się w nicość. Czas już obudzić się ze złego snu śmierci. Ku śmierci śpieszymy, poniechajmy grzechów. Krótkie życie na niczym się kończy. Śmierć przychodzi szybko i nikogo się nie boi. Śmierć wszystko zniweczy i nad nikim się nie ulituje. Ku śmierci śpieszymy, poniechajmy grzechów. Nie zmienisz się z powrotem w chłopca. Nie zmienisz na lepsze swoich uczynków. Nie wejdziesz błogosławiony do Bożego Królestwa. Ku śmierci śpieszymy, poniechajmy grzechów. I tak dalej. Taki tekst jest upomnieniem, ale jednocześnie oddaje radość, taką żywiołową radość. Jeżeli zrealizujemy tę przestrogę, jeżeli się podporządkujemy, nie mamy się czego obawiać, idąc ku śmierci. Z każdym dniem przecież już po urodzeniu ku niej zmierzamy. I tak to oddaje średniowiecze. Dans macabre, można powiedzieć. Ale nie mamy się czego obawiać, jeżeli będziemy tak godnie żyć, tak dobrze czynić dla ojczyzny, jak czynił to król Łokietek, który żył w czasach, kiedy te pieśni też były tworzone. Są to pieśni, które datuje się jako pochodzące z XIV wieku. Natomiast z XIV wieku wiadomo, że pochodzi tekst, ale muzyka jest zdeterminowana, jest określona, może tak lepiej, muzyka jest określana jako pochodząca z wcześniejszych wieków, bo o tym świadczy i harmonia, i sposób prowadzenia frazy, wyrażania tych emocji. Także muzyka jest jeszcze wcześniejsza. Gdy rodził się Łokietek, Alfons Mądry miał już 40 lat i żył jeszcze tylko 44. Alfons Mądry, który jest autorem Cantigas de Santa Maria, o których wspominałam wcześniej, i jedna z tych kantig zabrzmiała, natomiast żeby przybliżyć w nawiązaniu chociażby do tego tańca śmierci poprzez spójny charakter, jedną z kantig. O czym one były? Cantigas de Santa Maria, pieśni ku czci Najświętszej Panienki, były jakby, mówię jakby, ponieważ nie dosłownym świadectwem konkretnych czynów, tylko czasem opisem cudów, czasem
wymyślanych historii, tak, żeby za wszystko Panience Najświętszej podziękować. I taką kantigą, między innymi, jest słynna kantiga 166, która opisuje sytuację pielgrzymowania, gdy jeden z pielgrzymów zmiarkował, że ktoś ukradł mu mięso, które niósł jako swój prowiant. Zaczęto poszukiwać wśród pielgrzymów złodzieja. Zaczęto się modlić z Najświętszej Panienki, by pomogła tego złodzieja znaleźć. I cóż, dzięki tym modlitwom i wysłuchaniu ich przez Najświętszą Panienkę, mięso w torbie złodzieja zaczęło skakać i odkryto, kto tym złodziejem był. Tak więc różnie można oceniać jakość tekstu, gdzie jest już opis sytuacji wymyślonej, gdzie jest nabożność, a gdzie jest taka sytuacja może mniej nabożna, ale zawsze Najświętsza Panienka była chwalona. Proszę posłuchać, jak ta kantiga jest skomponowana. Oczywiście też z Burdonem na Rebeku mogę ją tak wykonać. I skaczące mięso słychać. W czasach życia i panowania Alfonsa Mądrego, który został królem w 1252 roku, czyli w drugiej połowie XIII wieku, bardzo ważna była też działalność trubadurów, truwerów i później minnesingerów, którzy wzorowali się w swojej twórczości na trubadurach francuskich. Natomiast takim słynnym twórcą był między innymi Adam de Lalle, francuski poeta, pieśni miłosne pisał i pieśni rycerskie były również pisane przez truwerów i komponowane. Do tych słynnych twórców oprócz Adama de Lalle należał również król angielski Ryszard Lwie Serce. Jeśli chodzi o pieśni rycerskie, truwerzy na przykład, napisano pieśni o Lancelocie, czyli najważniejszym rycerzu Okrągłego Stołu. Tak więc sztuka od niepamiętnych czasów łączyła czasy, epoki, kultury i te najważniejsze przekazy sztuki były przekazywane przez jakby wspólne idee z różnych napływające stron i kultur. Bardzo ważną działalnością oczywiście są występy minstreli. Minstrele, czyli artyści albo zatrudniani na dworach, albo wędrujący od miasta do miasta i występujący dla bardzo różnej publiczności, przekazujący właśnie i te rubaszne pieśni, i te inne sztuczki nawet, nie tylko pieśni, poezje, sztuki, ale też przekazujący harmonię pieśni. Także kiedy pielgrzymi podążali, tak sobie możemy to wyobrażać, no bo skąd można było znaleźć tę samą harmonię? Tak jak później, wiele, wiele wieków później, w XVII wieku, kiedy obserwujemy na przykład Adama Jarzębskiego, który będąc w Berlinie usłyszał lutnistę, który był uczniem Dowlanda i nagle w jednej z kanson, w jednym z koncerti słychać taki motyw, który był bardzo popularny w całej Europie przez ileś tam 10 lub 100 lat. Także
nie ma granic w kulturze i myślę, że to, że możemy korzystać z takich zbiorów, jak chociażby księga prezentująca interpretację Cantigas de Santa Maria, czy sanktuaria, które do dzisiaj przywodzą całe rzesze ludzi wędrujących właśnie do Montserrat, do Santiago de Compostela, to wszystkich nas łączy i możemy korzystać, budując nasze kopie instrumentów historycznych. Jeśli chodzi o średniowieczne instrumenty, ikonografia jest bardzo bogata i akurat w Cantigas de Santa Maria jest księga wydana. Nie ukrywam, że miałam taką księgę, komuś pożyczyłam i ktoś się nią cieszy do dzisiaj. Inaczej mogłabym ją dzisiaj przynieść. Nie pamiętam, kto był zaprzyjaźniony, ale gramy na instrumentach, które są budowane na wzór właśnie tych z ikonografii. I Cantigas de Santa Maria, te fidele, które są używane, te instrumenty dęte, wieloczłonowe jakby, nie tylko podwójne flety, tak jak aulos, prawda? Piszczałki, instrumenty perkusyjne, cała gama fideli, nie tylko trzymanych, to jest, można zaliczyć rebek do instrumentów jakby fideli, poprzednicy skrzypiec, d'abbraccio, no jakby d'abbraccio. Mazanki to jest instrument, który posiadam i sopranowe, i altowe. Te mazanki są wykonane na wzór mazanek znajdujących się w Szydłowcu, pochodzących z XVI wieku, więc wcale nie tak dawno. Przypominają skrzypce polskie, tak można było mówić, były słynne. Mówiono się Polish violin albo Polnische Geige, Niemcy też używali takiego sformułowania, ponieważ żłobione skrzypce, tak jak górale mają dzisiaj złupcoki na przykład, to jest żłobione i żłobiony instrument w całości i na to naklejona deka górna. Bardzo ciekawym elementem jest tutaj podstawek wychodzący przez dziurę i najpierw ten podstawek jest duszą i dusza przerada się w podstawek. Tak były budowane mazanki, basy kalijskie i suka. Maria Pomianowska gra na suce właśnie, tam się gra techniką paznokciową, to odrębny temat do poruszenia. Natomiast rebek jest zbudowany w taki sposób, że naciągnięta jest ta deka, jest w odpowiednio, to jest brzozowe akurat, ten korpus brzozowy, a na to jest świerkowa płyta położona i z owocowego drzewa podstrunnica i strunociąg. Podstawki w instrumentach były formowane na różny sposób, w różnych kształtach. Przypomnijmy sobie, w mazankach wychodzi z duszy podstawek przez dziurę i ma wyrzeźbione akurat serduszko, co nie było obowiązkowe, tylko jest to zawsze efekt weny twórczej budowniczego. W rebeku nie ma duszy, mimo to brzmi pięknie, ale podstawek jest rzeźbiony też przez artystę lutnika w taki sposób, żeby jak najlepiej ten akurat kawałek drewna oddawał piękno i głębię dźwięku, żeby przenosił poprzez struny i akustyczne działanie właściwe cechy dźwięku. Budowniczym moich instrumentów i mazanek, zarówno sopranowych, jak i altowych, rebeku i fideli, jest Andrzej Kuczkowski, już nie żyjący, wspaniały lutnik, który przez wiele, wiele lat budował
właśnie takie instrumenty, zajmował się rekonstrukcjami historycznych instrumentów, nie tylko średniowiecznych i renesansowych, ale też i barokowych. Smyczki. Akurat ten smyczek, który mam w tym momencie, to jest smyczek też zbudowany przez Andrzeja Kuczkowskiego według ikonografii. Z jakiegoś obrazu, nie pamiętam już, którego to było tak dawno temu, na pewno ten wąs tutaj był dużo dłuższy. Tak się zdarzyło, że dzieci, które na koncertach słynnych Cieci Jadzi bywały i był koncert z prezentacją smyczka, któreś dziecko złapało, złamało. No i to się zdarza, tak samo jak w średniowieczu mogło się zdarzyć. Jest wymodelowany w taki sposób. Ale co jest bardzo interesujące, na pewno każdy, kto widział kiedyś jakikolwiek smyczek, a może nawet nim grał, jest przyzwyczajony do innej budowy smyczka. Smyczki dawne, średniowieczne, renesansowe i potem jeszcze wczesnobarokowe mają taki wyraźny łuk, coraz bardziej zbliżony do poziomu. I to jest oczywiście też potwierdzone, jeżeli chodzi o budowę smyczka, skąd zaczerpnięto taki pomysł na smyczek. Po włosku smyczek to jest arco, po niemiecku der Bogen, a po angielsku bow. Akurat nie ma tych zależności w języku polskim. Cóż ma smyczek wspólnego z łukiem? Smycz, smyczek, nie wiadomo dlaczego. Natomiast z tych języków właśnie widzimy i od romańskich języków, w angielskim również, od bow, arco, łuk, i od łuku wzięto inspirację, zaczerpnięto inspirację, na to naciągnięto włosy i dzięki temu można dźwięk wydobywać. Później, w zależności od zmian stylistycznych, zmian instrumentów, wyszukiwano nowe idee do budowy smyczków. Fidel, na której gra Marta lub ja, ma 5 strun. Jest też inspirowana ikonografią flamandzką z obrazem grający anioły. Ma rozety oprócz F-ów, które zawsze wzbudzają dźwięk. Tutaj są w kształcie księżyców mauretańskich, ponieważ Rebek jest związany z historią instrumentów arabskich. Natomiast fidel ma 4 rozety i są wypełnione rzeźbą kościaną. Ma strunociąg też z kości, z wyrzeźbionym grającym aniołem. W kształcie liścia akurat na fideli mamy, to się tak okropnie nazywa, komorę kołkową, gdzie jest 5 kołków, każdy ma swoją strunę przypisaną oczywiście. Fidel jest jakby płaskim instrumentem, chociaż leciusieńko naprężonym dla dobra dźwięku. Jest to ta fidel średniowieczna lub renesansowa. Ale rodzajów fideli, kształtów było bardzo wiele na przestrzeni bardzo długiego średniowiecza i później renesansu. Te instrumenty były budowane w zależności od szkoły narodowej, tradycji i etapu rozwoju instrumentów. Zdarzały się fidele właśnie da braccio, na ramienne, da gamba, właśnie w ten sposób, ale też mogą Państwo bardzo często, no, zwłaszcza na malarstwie średniowiecznym, dostrzec fidele krótsze, bardziej owalne, trzymane w taki sposób do grania burdonu, albo nawet można, nie wiem, czy można, no nie będę, nie, to już nie będę próbował, tak? Czyli można grać burdon w ten sposób i śpiewać, czasem jakoś tak na krzyż, bardzo różnie
możemy dostrzec bardzo różne sposoby trzymania instrumentu i budowy tych instrumentów. Estampida, ale dla króla Łokietka lepiej je zagrać. Hejno krakowski. Dzisiejsze spotkanie z muzyką epoki Łokietka, króla Władysława Łokietka, kończymy żywiołowym trotto, tańcem włoskim. Wszystkie takie instrumentalne estampidy, właśnie tańce wirtuozowskie dla instrumentalisty, to są przykłady muzyki instrumentalnej i do tańca, i do słuchania, i do popisów wirtuozowskich właśnie w tym samym czasie. To, co zagrałam na Mazankach, fragment estampidy Izabella, bardzo długiego utworu popisowego, ulubionego w moim repertuarze. Utwór, którym kończymy dzisiejszy występ i spotkanie z muzyką z czasów Władysława Łokietka. To typowa estampida, wirtuozowski, instrumentalny utwór, taniec, trotto, włoski instrument, włoski taniec, trotto z XIV wieku. I chciałabym najpierw nawiązać do estampidy Izabelli, której fragmencik zagrałam na Mazankach. I tak dalej. To jest taki wirtuozowski utwór na jeden instrument lub dochodzące kolejne na cały zespół instrumentalny. Taniec, a trotto, którym zakończymy dzisiejszy występ, brzmi tak, na jeden instrument. Może być wykonany na jednym, a my wykonamy w zespole. Teraz zapraszam na występ całego zespołu. Marta Sznura, śpiew i fidel. Agata Front, Mazanki, Rebek. Wojtek Chomicz, instrumenty perkusyjne, bardzo ważne w muzyce każdej epoki, ale średniowiecza i renesansu w specjalny sposób. I Agata Sapieha, czyli ja, na kolejno przejmowanych instrumentach prezentowanych przed chwilą. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na koncert.